Cześć Wam, tu The Maze Runner i w tym odcinku, jak samo nazwa mówi, unpacking, a więc miałam niedawno imieniny i z tej okazji rodzice zamówili mi dwa konie. Podpowiem tylko, że jest to dwa koniki z Safari LTD. I tak, jest to paczuszka z strony zabawki.pl, czy inaczej figurki świata.pl. Bo na monocy już się nie ma, a więc tak, bierzemy. I otwieramy. Także polecam zamawiać z tej stronki, ponieważ tak samo jak w Monocerusie przesyłka jest bardzo szybka. Tata zapłacił w niedzielę, a dzisiaj jest wtorek i koniki już są. Chwilkę. I także zapakowane jest bardzo fajnie, profesjonalnie. Ojej. Także figurki przychodzą całe i nieuszkodzone. Jest. No, pokażę Wam, jak to wygląda. A więc tak. Od góry zabezpieczony kartonem. I jeszcze dwoma foliami takimi z pustym powietrzem. I tak, dalej. Mamy tutaj dwa konie. Jeden. I drugi. Oraz karta rabatowa 5% i kalendarz Szlejk 2016 i puste pudełko. A więc tak, otworzymy pierw tego. Jak widzicie, jest to konik Kary w folię bąbelkową. Jej! Jejku! Jest to ogierek Frys Safari, który był na mojej chci liście. Tak. Oraz ogier belgijski Safari LTD. Nie był na mojej chci liście, ale tak jakoś jak wybierałam konie, to nie wzięłam tego Tinkera, tylko tego grubaska. A więc tak, widzę, że on tutaj jest już otwarty, więc go bardziej otworzę. Jejku, jaki gruby. Tadam, grubasek. Jest to właśnie koń belgijski, jest wyjątkowo, znaczy jest dość mały, bo Safari są taką mniejszą firmą. I co jest ich wadą, to to, że mają duże rysy z tego, to jest tylko potwierdzenie moich słów. O właśnie. I jest gruby. I ma słodki pyszczek. O fajnie, ostrość się nie zapała. Patrzcie, jaki jest gruby. Grubasek, krótki ogon ma, ma podkowy. Jest ogierem, jak widać. Ma podkowy takie głupie zrobione dość. Uszka, jak widać. Krótki ogonek. Numer znacznikowy. No, jest taki grubasek. I ma krzywą nogę. Bardzo krzywą nogę. Co jest dość dziwne, powinien mieć prosto. Ale przynajmniej stoi. Dobra. I drugim koniem właśnie z mojej chci listy jest ogier Frys. Już go otwieram, bo on tutaj nie był rozerwany. O! Ta-da-da! Czy jest malutki? Jesus! Tak, ogierek. Ta-dum! Tak, ogierek też jest bardzo mały. Ma małą główkę strasznie, ale jest ładny, ma ładny ten pysk. Jak widać. Co jeszcze? No, jest grubaśny i jak ta firma właśnie zauważyłam, Safari jest dość taki kwadratowy. Ale jest naprawdę ładny. Ma małe nóżki i bardzo małe tej rzeczy. Jakby był jakiś niedorobiony i do tego krzywe te rzeczy. I numerek znacznikowy Frisian 2005 Made in China. No i jest Kary. Naprawdę, ale pysk ma naprawdę ładny, nie powiem, że nie. Spójrzcie. No ostrość. No. Tak, następnym razem będę musiała wziąć tego Tinkerka i Arabkę. No. To już mam
w sumie 4 konie, safari, ten jest większy. No i ma te takie dziwne ślady tu, co jest niefajne dość. Przeszkadza, nie powiem, że nie, bo jest cały w takich śladach. Ma taki pyszczek, będzie miał na imię Burmet. Albo coś w tym stylu. No, jest od niego większy. Tak. No. No i to by było na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i pa, pa.